Niedobór żelaza jest jedną z najczęściej obserwowanych nieprawidłowości u zdrowych. Mniej więcej 20-30% zdrowej populacji ma niedobór żelaza. Ale szczególnie niekorzystny jest niedobór żelaza wtedy, kiedy współistnieje z chorobami przewlekłymi, a w szczególności z niewydolnością serca. Ale proszę zwrócić uwagę, że to nasze, ten nasz paradygmat myślenia: niedobór to, żelaza to anemia, dzisiaj nie znajduje żadnego uzasadnienia. Niedobór żelaza u chorych z niewydolnością serca, bo tą grupę badaliśmy, występuje mniej więcej o 60-70% pacjentów 60-70% czyli jak gdyby dwóch na trzech ma nie, y, niedobór żelaza. Uwaga niekoniecznie z towarzyszącą anemią czyli z prawidłowym poziomem hemoglobiny. Koncepcja tego badania była bardzo prosta: pacjenci, którzy trafią do szpitala z powodu tzw. dekompensacji czyli zaostrzenia objawów. To jest, uwaga, najczęstsza przyczyna dzisiaj hospitalizacji w Polsce. Częstsza niż zawał. Dekompensacja niewydolności serca. U wielu z tych chorych występuje towarzysząca niedobór żelaza. W związku z tym myśmy to zdiagnozowali. Diagnozujemy w bardzo prosty sposób, w oparciu o takie dwa proste biomarkery, ferrytynę i saturację transferyny. I tym pacjentom podawaliśmy przez kilka miesięcy, tuż przed wypisem ze szpitala, a potem jeszcze kilka razy, dożylnie, Dlaczego dożylnie żelazo? Dlatego, że do ustnie żelazo u chorych na wydolność serca nie działa. Są badania, które pokazują, że dożylnie, tylko dożylnie. I okazało się, że ten sposób leczenia to było badanie kontrolowane placebo w porównaniu z placebo o jedną trzecią redukuje ilość hospitalizacji i poprawia jakość życia. To jest niesłychanie istotne, bo tak naprawdę większość z tych pacjentów, to było 1100 chorych w kilkunastu krajach świata je, dwa zastrzyki dożylne redukują ilość hospitalizacji o jedną trzecią. Z punktu widzenia pacjenta to olbrzymia korzyść, ale również z punktu widzenia systemu, bo największa. Ekonomiczny problem u chorych z niewydolnością serca to jest właśnie powtarzające się hospitalizacje. Cieszymy się, że mogliśmy wyniki tego badania niedawno przedstawić na kongresie e, Amerykańskiego Towarzystwa Kardiologicznego i opublikować w, w Lancecie. bo to jest taki, jak gdyby, dowód na to, że w Polsce, że Polacy mogą tworzyć i koordynować, kierować dużymi badaniami klinicznymi. Z naszej z perspektywy szpitala, w którym pracuje Uniwersytetu Medycznego, jest to, jest to taka no, dla nas duża nagroda.